No to kierunek Warszawa, moi drodzy. Jak jesteście ciekawi, co się wydarzyło, to koniecznie oglądajcie tego vloga. Kilka słów dla reportera. Mamy tu Sylwię, która jest z kanału Dzień Bez Kawy. Cześć. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. I pijemy co? Bubble Logi. Bubble Logi. Sylwia pije jakąś truskawkę śmieszną. Pomarańczowe króliczki. A ja mam arbuza i co? I granat. I tu są takie śmieszne kulki w środku, ale nie mamy takich czarnych, bo one były z karmelem i by się nam chciało wymiotować. To za dużo słodyczy, to niedobrze. Dlaczego, tak, dlaczego dzień bez kawy właśnie? Co zadecydowało o tym, że to jest dzień bez kawy? Dlatego, że nie piję kawy, nie lubię i mi nie smakuje. Jestem, dotarłam do stolicy i słuchajcie, dzisiejszy dzień dobiega końca, bo nie miałam czasu w ogóle nic nagrać, w międzyczasie tylko nagrywałam takie wstawki i tak dalej, ale
Właśnie miałam okazję poznać Sylwię z kanału Dzień bez kawy i powiem wam, mega dziewczyna, zabrała mnie tutaj w wiele różnych fajnych miejsc, zrobiliśmy przepyszną pizzę i teraz właśnie zmykam do hotelu spać, bo jutro bardzo fajny dzień i mam nadzieję, że coś z jutrzejszego dnia również uda mi się wam pokazać, więc do jutra. Cześć kochani, ja właśnie wstałam, w ogóle masakra, jak ja mam głos zachrypnięty, a w sumie ani nic nie piłam, ani nie śpiewałam, ani nic, wyglądam jak rozczochraniec. No ale właśnie, byłam taka zmęczona już wczoraj, bo miałam takie hardkorowe ostatnie dni, pobudki o 4 rano i w ogóle, że masakra. No i teraz właśnie zbieram się powoli, szykuję się. Bo o godzinie właśnie 9 mamy się spotkać z dziewczynami z tej naszej właśnie grupy Magnolia Girls i później właśnie udajemy się na warsztaty i później też również czeka mnie bardzo fajna rzecz, mianowicie będę nagrywała kolaborację właśnie. I zobaczycie, z kim ta kolaboracja będzie, bo ja się już nie mogę doczekać, zobaczę. Jestem ciekawa, jak to wyjdzie, jestem w ogóle zestresowana, bo nie znam tych ludzi, ale jestem otwarta i bardzo chętnie ich poznam. A teraz idę się szykować, a wam życzę miłego dnia i odezwę się później. W ogóle chciałam wam jeszcze pokazać na szybko mój pokój, który tutaj mam w Warszawie. Taki w sumie skromny, bo to coś takiego a la hostel, ale tu jest łóżko rozwalone, sorry, bo dopiero wstałam, tu jest komputer mój. Lustro, okno, tu jest szafa, jakieś tam wiszą rzeczy oczywiście, tu są drzwi wejściowe do tego pokoju, tu są drzwi do łazienki, w ogóle pokażę wam tą łazienkę, bo ja wiem, że niektórzy takie łazienki małe mają w domu, ale ja takiej nie mam i ja w tej łazience wczoraj myślałam, że dostanę klaustrofobię, a tu jestem ja. No i tu jest toaleta, tu jest zlew, no i tu jest taki mały prysznic mikroskopijny i to jest w sumie cała łazienka. Tu jest taka komoda, w tej komodzie nic nie mam, bo tutaj mam wszystko w walizce, tu mam kufer, tu mam jakieś rzeczy porozwalane, no i tutaj właśnie w tym hostelu jest taka opcja, że macie lodówkę, mikrofalówkę i właśnie nawet kuchenkę elektryczną, czajnik, możecie sobie wypić kawę, macie filiżanki, macie talerzyki, macie zlew, no i tu jest boiler z ciepłą wodą, grzejnik, kosz na śmieci, no wszystko jest. Są kafle, więc nie wiem, jak w zimę to tutaj się ogarnia ten temat, no ale ogólnie spoko. I tutaj właśnie na oknie jest taka roletka. Szkoda, że na tym drugim oknie nie mam, tak dziwnie trochę. No ale spoko. No i tutaj jest tak śmiesznie trochę, ja się trochę przeraziłam, powiem szczerze, bo tutaj za oknem jest taka sytuacja, że to jest taka jakby oficyna. I tu się w ogóle to wszystko remontuje, ale jest tak mega wysoko. No jest taka oficyna, w sumie nie ma żadnego widoku tak naprawdę, tam są tylko jakieś gołębie i tak dalej. No i w sumie tak naprawdę tyle, słuchajcie. Nic więcej. Tak to wygląda. Taki jest widok z mojego okna w Warszawie. Gołębi tu jest masa i to jest minus, bo trzeba naprawdę zamykać te okna ze względu na to, że one centralnie mogą wam wlecieć do pokoju, więc to trzeba uważać. Dobra, idę już, bo kurczę, nie wyszykuję się. No i co kochani, ja już jestem naszykowana. W sumie nie mam włosów, dlatego że właśnie w jednym z filmików będę miała nagrywaną fryzurę ze swoich włosów robioną, więc to się mija z celem, żeby takie jednodniowe włosy myć. No, wyszykowałam się, mam na sobie taką koszulę w kratkę, krótkie spodenki, takie trampuszki z Dunlopa, ta bluzka jest chyba, ta koszula jest chyba z Kropa. Na głowie mam jakieś tam okulary, zegarek, wiadomo, trzeba wiedzieć, która jest godzina. No i żegnam się z tym moim pokoikiem. Ogólnie biorę moją walizkę. Za chwilę wam pokażę w ogóle, jak to jeszcze też wygląda korytarz w tym ala hostelu. Tutaj wszystko, zostawiam ręczniki na ziemi, tak jak w hotelu, bo nie wiem, jak tutaj to zostawić. Gaszę światło. Tutaj mam swoją torebkę, tutaj mam walizkę. Taksówkę mam za jakieś tam parę minut. No, więc z tego pokoju się z wami żegnam, a ja idę teraz sobie zejść, bo tutaj w ogóle jestem na najwyższym piętrze, a tutaj nie ma windy właśnie, bo to jest hostel, a nie hotel.
i to będzie masakra, żeby stąd zejść z tą walizką, chociaż ona nie jest ciężka, bo w sumie tam w środku jest tylko kufer i w sumie jedna para butów i inne spodenki, które miałam wczoraj i koszula, więc to tam, umówmy się, że to nie jest dużo. Dobra, ja zabieram to i wychodzimy stąd, pokażę wam w ogóle, jak to wygląda jeszcze na tym korytarzu tutaj. Bo tu jest tak, o właśnie, tutaj jest taka ściana, w ogóle świetne tło do nagrywania ogólnie. Tutaj są takie stropy. To jest taki korytarz, właśnie tutaj jest jeden pokój, ja jestem w drugim. Tutaj jest w ogóle jeszcze jeden i tam później się wychodzi takimi drzwiami i tam jeszcze są dalsze pokoje. No ogólnie tak wygląda to trochę jak w domu podobnie, więc jeżeli szukacie miejscówki właśnie w Warszawie, to tak to wygląda i no, podlinkuję wam w opisie. Kogo my tu mamy? Mamy tu dziewczyny! Uhu. Dziewczyny, które na co dzień pracują z kamerą, a wstydzą się kamery w ogóle. Siemanko! Nie rąk nie miałyśmy, żeby nagrywać. No, a ja mam ręce. A ja tutaj miałam takie przygody po drodze, że wiesz. Jakie? Co się stało? Więc tak, na początku uciekł mi autobus z Siedlec, po czym poszłam na PKP-a i okazało się, że remontują tory. Więc wszystko było rozkopane, ja nie ogarnęłam, którędy się wchodzi, więc zaczęłam biec po tych remontowanych torach, no nieważne. Dobiegłam do pociągu, wchodzę do pociągu, pytam się, to jest ten pospieszny do Warszawy? Nie, proszę pani, ten następny. Dokładnie, to jest najważniejsze, jesteś cała zdrowa i szczęśliwa. No, my jesteśmy już na miejscu i za chwilę tu wbijamy do tego magic miejsca, do którego każdy chce wejść. No, idziemy, nie? Może nikt nas nie zabije za to, że tam wejdziemy z kamerą, co nie? Wszyscy w końcu to vlogerzy, hello! A kto w ogóle idzie z nami na śniadanie? Hello? Ja idę. No ty idziesz, ty też idziesz na śniadanie? Nie idę. Idziesz? Nie jadłam nic, idę. Ej, zamknęli nam drzwi. Eka Ania przerażona w ogóle. Mamy nową koleżankę, która do nas dołączyła, Kasia. Nie dodasz tego. Właśnie gadałyśmy o tym, że to jest taka... Masakra, że pomimo tego, że na co dzień każda z nas ma do czynienia z aparatem, to jednak mimo wszystko jest coś takiego, że ma się taki lęk jakiś, jak się widzi, że ktoś wyciąga ten aparat, nie? I się tak przed tym trochę chowa, jak diabeł przed Bożą Świętą na się broni, nie? Siema. Ja jestem Bartek i ja tak mam. Nazwa kanału ja tak mam. A ty jesteś? Polecam. Kto? Nie wiem, gdzie to jest, przepraszam. Ty jesteś? Proszę? Chłopczyk, kim ty jesteś? Jest nam na imię Mariusz, prowadzę kanał Mały Wielki Świat. Serdecznie was zapraszam na mój kanał. Ta-dam! Siemanko, nagrywamy Daily Vloga. Proszę się tu przedstawić. Wy jesteście duetem. Tak. Tak. Rozmawiacie o tolerancji homoseksualistów? Nie, na razie nie.
Nie ruszamy tych tematów. Mimo że kontrowersja, jak wiem, się najlepiej sprzedaje, jeszcze nie idziemy w ten moment. Zapraszamy na nasz kanał Derek Les. A co sprzedajecie? Yeah. Dzień dobry, dzień dobry. Cześć. Czym się zajmujesz? Co robisz? Co nagrywasz? Nie nazywam się youtuberem, od tego zacznę. Ojej, a kim? Nagrywającym vlogi. Nagrywającym vlogi, o, fajna sprawa. Czy to do czego byś nas dzisiaj zmotywował? No, w ogóle fajnie, ogólnie się z wszystkimi ziomami tutaj spotkać. No, z pochodzą. Bo ogólnie wówczas nie miałam ludzi, którzy nagrywają. Tak jak ja. Uwaga, Olga przemawia. Ja nagrywam oczywiście makijaż, bo to ja mogę nagrywać. Ryan. Yeah. Yeah. I'll speak Polish with you later, but if it comes to my business, I have to be myself 100%. Where is the kitchen? Siema, siema. Hey. Where is the kitchen? Aleja Sławy. No, Aleja Gwiazd. Patrz, Diego skierowany na Karolinę ze stylizacji. Właśnie teraz będziemy z Karoliną nagrywać filmik, więc jak jesteście ciekawi, to oglądajcie dalej. No i tutaj plan filmowy, słuchajcie. Lampy, kamera, kosmetyki, bo nagrywałyśmy właśnie tutorial makijażowy, także tak to wygląda właśnie od kuchni. No a ja teraz ogólnie zgrywam tutaj na komputer właśnie wszystkie materiały, które nagrywałyśmy. Bo za chwileczkę będziemy nagrywały właśnie z Karoliną kolejny filmik, w którym Karolina będzie mi robiła właśnie fryzurę, więc też chciałyśmy, żeby na tej karcie było wolne miejsce, także... Panowie, pomachajcie jeszcze do kamery, co będziecie na vlogu u mnie. Tak, a tutaj dziewczyny. Tak. I bardzo fajne tło w ogóle z tyłu, tam jest takie komiksowe, nie wiem czy widzicie, właśnie tutaj. Fajnie to wygląda. Pomachajcie jeszcze na vlogu, będziecie u mnie. Dziękujemy. Dziękuję bardzo za możliwość zobaczenia. A tu kolega chciał się wbić w kanał, w kadr, ale... W kanał, ale no, okej. Okay. Dobra, to pa, pa. Dzięki. Kto chce się pożegnać na vlogu? Do widzenia. Do widzenia. Tutaj tak to wygląda, jest taki korytarz, tam są takie sale nagraniowe. Chcesz się pożegnać na vlogu? Przemo? Bajo? Bajo? Przemo i jego super czupryna. Czy hej łobuzy się chcą pożegnać na vlogu moim? Hej łobuzy żegnają. Dariusz, chodź tu. Chodź. To nagraj nas ładnie. Tak. No właśnie. Tutaj mamy hej łobuzu, specjalnie dla was. Specjalnie dla was, moi drodzy widzowie, są tu hej łobuzy. I hej łobuzy! Pa! Pa! Kto tu jeszcze? Kto tu jeszcze? O, ten kolega właśnie. Nie, nie. Szanowny, też się chciał pożegnać, ale się wstydzi. Się wstydzę bardzo, pokazuję, bo jestem język. Zmęczony. No to jak każdy mi to naprawdę, no. Padam na padam twarz. Na face. Na twarz, tak ładnie mówiąc już na koniec. No. A ja jeszcze może pokażę tylko na szybko tutaj, jak to wygląda ogólnie tutaj w środku. A więc tu jest taka sala i tu mieliśmy właśnie szkolenie. Tutaj są takie krzesełka, są okna, wiadomo. Hello. Daily vlog. My first appearance on your daily vlog. To jest taka tablica, na której właśnie są zdjęcia ogólnie wszystkich, no może nie wszystkich, ale niektórych właśnie partnerowiczów. I tutaj na przykład jest Bugi z Krzychem. Tutaj są oczywiście Łobuzy i Ryan. Tu jest Oleska. No i tutaj też są jeszcze Łobuzy, Łobuzy, Łobuzy. Tu jest Przemo i jego czupryna, która wam się na live podobała. Także tak to wygląda.
No, i ja się już teraz stąd zwijam, także... Ja będę powoli szła na dworzec ogólnie, no bo już się zbliża moja godzina 00.